Cześć, jeśli jesteście na bieżąco, to wiecie, że około 9 miesięcy temu miałem robiony przeszczep włosów. I przed tym przeszczepem moje włosy wyglądały w zasadzie tak. Natomiast tutaj na tym zdjęciu, które teraz widzicie, to pudry do włosów przyciemniające, zagęszczające, doczepy, niedoczepy, wszystko. Tak, radziłem sobie w różne radykalne sposoby. Te sposoby osłabiały moje włosy jeszcze bardziej. I tak naprawdę moje włosy przez większość czasu wyglądały tak. Byłem już zmęczony ukrywaniem tych moich, no powiedzmy, kompleksów i różnych takich. Miałem dość tego doczepiania, wstydzenia się, po prostu ukrywania, noszenia co chwilę czapki i w ogóle chciałem mieć moje włosy, moje własne włosy, bez jakichś, nie wiem, dziwnych technik ukrywania i w ogóle, więc zdecydowałem się właśnie na przeszczep z Meditravel. Moje włosy 9 miesięcy temu wyglądały tak, a teraz wyglądają tak. I jak widzicie, no te włosy są gęste, nie ma żadnych zakoli, nie ma żadnych prześwitów. Zaraz wam pokażę jeszcze, jak te włosy wyglądają z tyłu, bo włosy pobierane miałem z tyłu głowy. Jeśli nie jesteście na bieżąco, to wejdźcie sobie w playlistę na moim kanale YouTube i wpiszcie przeszczep, albo tam odnajdziecie po prostu przeszczep. I tam jest już pierwszy odcinek z wyjazdu do Turcji, gdzie robiłem przeszczep. Potem są takie update'y co 3 miesiące, jak te włosy się zachowują, jak wyglądają, jak się myje takie włosy, kto może zrobić przeszczep, od czego zależy linia włosów, itp. itd. Macie jeszcze raz porównanie, jak było przed. No i teraz po prostu. No ja jestem mega zachwycony po prostu i nie wyobrażam sobie, żebym w ogóle mógł tego nie zrobić. Wiem, że zrobię to jeszcze kolejne razy, bo jestem przeszczęśliwy. Nie muszę bać się wiatru, deszczu, ani takich innych. No deszczu to może jeszcze, bo ja mam kręcone włosy i moje włosy nie lubią deszczu, ale no to jest petarda. To jest po prostu petarda. Prawda. Oczywiście przez te 8 ostatnich miesięcy codziennie, a w zasadzie 2 razy dziennie, używam Loxon Max. O, rozstrzał. Loxon Max i dzięki temu mój czubek głowy, no, nie ma już takich prześwitów, jak miał kiedyś. Więc jak macie jakieś pytania a propos przeszczepu, to piszcie w komentarzu. Zapraszam was też na mojego TikToka Ciaro Hair i tam dużo opowiadam o przeszczepie, ale też różnych trikach fryzjerskich i nie tylko. I tam też możecie zadawać pytania. Raz na jakiś czas na TikToku robię live'a, takiego dłuższego, więc też zapraszam. No i zapraszam też na mojego Instagrama Ciaro Hair, tam też dużo o włosach. A jak macie ochotę dowiedzieć się czegoś o mnie więcej prywatnie, to zapraszam na TikToka Ciaro Usago i Instagrama Ciaro Usago. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!